Teresa Nowacka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, otrzymała odznakę honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka Infantis Dignitatis Defensori. Wyróżnienie przyznał rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który 30 czerwca odwiedził gminę Piecki. Pani Teresa Nowacka jest osobą, która no dzisiaj pełni funkcję dyrektora, ale wcześniej pełniła wiele innych ról, zakładała świetlice dla dzieci, walczyła o prawa dzieci na różnych płaszczyznach. Ja przyglądam się tej pracy od co najmniej 10 lat i jestem pod wrażeniem tej determinacji i ogromnej empatii okazywanej najmłodszym. Zresztą wiele spraw, które były kierowane do mojego urzędu, inicjowała także pani Teresa, jakby nie godząc się na niesprawiedliwość wobec dzieci w różnych miejscach, gdzie one przebywają. Teresa Nowacka w pomocy społecznej pracuje już 16 lat. Była dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i członkiem Rady Opiniodawczo-Doradczej Rzecznika Praw Dziecka. Dziś jest kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. Od kilku lat działa także w Wojewódzkiej Radzie do Spraw Rodzin. Odznaczenie motywuje do dalszej pracy. Planami moimi na przyszłość jest dalej robić to, co lubię, to, co kocham. To znaczy pracować w sferze pomocy społecznej i współpracować z innymi, tak, placówkami, jednostkami, bo tylko tak można osiągnąć określone cele, a zadania, które realizuje w tej chwili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, to nie są tylko zadania pomocy społecznej, bo to są zadania i sfery, tak, i świadczeń rodzinnych, i realizacji programu Rodzina 500, ale też bardzo ważna jest współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. I ta współpraca z organizacjami pozarządowymi daje mi duże możliwości. Teresie Nowackiej otrzymania odznaczenia pogratulowała wójt gminy Piecki Agnieszka Kurczewska. Włodarz gminy cieszy się, że dotychczasowa praca Teresy Nowackiej została doceniona w taki sposób. Uważam, że przez wieloletnią pracę, nie tylko w naszej gminie, ale i poza obszarami naszej gminy, dała dowód na to, że prawa dziecka są jej bardzo bliskie. Problemy dzieci również. Stara się rozwiązywać problemy społeczne na terenie naszej gminy. Jest członkiem Wojewódzkiej Rady do Spraw Rodzin, więc Nie tylko praca na terenie gminy, ale i na terenie całego województwa przyczyniła się do tego, że pan minister Marek Michalak postanowił odznaczyć naszą byłą mieszkankę, a obecnego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, podczas wizyty w gminie Piecki spotkał się z pracownikami socjalnymi gminy, z którymi rozmawiał o funkcjonowaniu ustaw, o wspieraniu rodziny, o wsparciu rodzin 500+, czy przeciwdziałaniu przemocy. Obrońca najmłodszych odwiedził również placówkę wsparcia dziennego w Nawiadach i obóz dla dzieci dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, który zorganizowano w Pieckach.